Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu. Daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Celnik stał z daleka. Nie ukrywał tego przed sobą i innymi, a nade wszystko przed Bogiem, że jest jeszcze daleko od Niego. Ludzie mają niekiedy podzielone serca. Każdy z nas ma takiego celnika w sobie, ale nie każdy się do tego przyznaje. Ci, którzy się nie przyznają, nie uznają swojego wewnętrznego oddalenia od Boga, na zewnątrz starają się o bycie ludźmi poprawnymi. Im nędzniejszą prawdę w sobie ukrywamy, tym wznioślejszy majestat nam do tego służy, tym większa skłonność do tego, by w innych odkrywać to, co w sobie ukrywamy, czyli nędzę, grzeszność. Jesteśmy zdolni chwalić się nieuczciwością, nieczystością, brakiem pokory, niechęcią do postów i dziękować za to, że jesteśmy celnikami. Prawdziwy grzech to pogarda. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni. Dziękczynienie faryzeusza wypływa z porównywania się z innymi. On nie patrzy w serce Boga, patrzy na swoje czyny i na własnych zasługach opiera swoją wartość. Sercem jest w tym, co tylko zewnętrzne. Pozorne jest jego uporządkowanie przejawiające się w zewnętrznej poprawności. Tak naprawdę jego serce jest niespokojne, niepewne, ciągle szukające potwierdzenia. Faryzeusz nie patrzy w serce Boga. Interesuje go badanie poziomu własnej doskonałości i czerpanie satysfakcji z tego, że nie jest taki jak inni. On wciąż tkwi w przekonaniu, że na miłość trzeba zasłużyć, zapracować. Wylicza przed Panem swoje czyny, swoje zasługi i nie pozwala napełnić serca. Cieszy się, że nie jest tym gorszym i nie przeczuwa, że Bóg właśnie w tym gorszym ma upodobanie. Jego dramatem jest błędne wyobrażenie Boga. Postrzega Pana jako surowego sędziego, wręcz okrutnego, który bardzo łatwo dopatruje się w człowieku winy. Gdy znajduje w nim winę, jest zadowolony i karze go. Dlatego faryzeusz usiłuje żyć w taki sposób, aby nie popełnić nawet najmniejszego wykroczenia. Chce przy końcu swojego życia pokazać Bogu czystą kartę. Bóg nie będzie miał innego wyjścia, jak nagrodzić go w sposób szczególny. Można być bardzo poprawnym, a mimo to być daleko od Boga. Można do końca życia postępować poprawnie, zgodnie z zasadami, z prawem i nie poznać Boga żywego, nie doświadczyć spotkania miłości, która nie jest
zapracowana, ale ofiarowana. Problemem jest to, że faryzeusz nie wierzy w miłość Boga. Ponieważ Bóg jest surowy, dlatego on, faryzeusz, musi skrupulatnie zachowywać literę prawa. On Boga się bał, a nie kochał. Prawo dla faryzeusza było przede wszystkim obowiązkiem. Tymczasem prawo trzeba łączyć z wiarą w miłość Boga. Faryzeusz, zachowując literę prawa, sądził, że w taki sposób staje się miłym Bogu. Jakby chciał wymusić na Bogu jego miłość przez swoje zachowanie przepisów prawa. Zauważamy, że faryzeusz bardzo mocno koncentruje się na własnych osiągnięciach, na osobistej sile. Natomiast Ewangelia stawia silny akcent na Bożą miłość. Dla faryzeusza podstawowe znaczenie ma jego wysiłek. Natomiast dla człowieka wierzącego największe znaczenie zawiera się w zaufaniu i miłości Boga. Czy ja wierzę przede wszystkim w Bożą miłość?